kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po roku 2013 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wsparcia rządu Rzeczpospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz prowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej, środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników, a także sposobu ujęcia zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w dokumentach programowych i legislacyjnych Unii Europejskiej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie poprawy jakości życia na obszarach wiejskich zawartej w druku nr 923. Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów za, wnioskiem oddało swój głos 176 posłów. Przeciwnego zdania było 272 posłów przy 4 głosach wstrzymujących. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym przyjął informację do wiadomości.